Uszanowanka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3. Tym razem mamy rozdział 4, powrót do Northrend. I tym razem będziemy kierować Arthasem. I tu poznamy fajnego żuczka. Coś zagraża królowi Liszowi. Musimy jak najszybciej dotrzeć do korony lodu. Tak, w poprzednim odcinku przyjęliśmy władzę w Lordaeronie, może nie kompletnie, ale w części, dzięki Sylvanas i jej Banshee. Co do diaska? O! Jak to elfy? Wysokie elfy, co one tu mogą robić? Krwawe elfy. Jesteśmy krwawymi elfami. Poprzysięgliśmy pomścić duchy Quel'Thalas. Ta martwa kraina zostanie oczyszczona. No nie myślę. Northrend należy teraz do plagi, elfie. Przychodząc tu, popełniłeś śmiertelną pomyłkę. Zabić go! Ojej. Naprzód w imię plagi. No, jest żuczek. Zabijcie ich dla Ner'zhula. Co do... Dziękuję ci za pomoc, o potężny. No nieźle. Żuczek. Wysłał mnie wam na pomoc, rycerzu śmierci. Anubarak. Nazywam się Anubarak. I byłem w dawnych czasach królem Azul Nerub. Azul Nerub. Cieszę się z twego przybycia, Anubaraku. Ale nie mamy czasu na ceremonię. Musimy jak najszybciej dotrzeć do korony lodu. No. Aha, rozumiem, że to po coś jest. Ostrzem rozu jest. W każdym razie, że to nie przez przypadek się stało. O, jednak level upa zaliczyłeś. Co znowu? Ach, dobra. Nareszcie. To wyspa jest. Jest głodne. Dlatego chcą. Dobra, połączyłem wątki. Ostrzem rozu. Dobra. Czas jest u lodu. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nikt nie dorówna mojej potędze. Fajne to jest. Teraz ostrzem rozu. To mi się bardziej. Dobra, podle dziotka swojego. Ostrzem rozu. Uderza. Niewątpliwie. Uważaj. Dobra. Nareszcie. I dobra, pieniążki są. Co znowu? Jest dobrze. Ostrzem rozu jest głodny. O, niedźwia. O kurwa. Nareszcie. Będziecie cierpieć. Ostrzem rozu jest głodny. Na Nerubie. Oj, nie zdążyłem. Nareszcie. Refleks szachisty robi jednak swoje. Ostrzem rozu. Dobra. Bardziej podoba. Pierścień ochrony. Co to jest? Ostrzem rozu jest głodne. O. No nieźle. Kto by się spodziewał? I co, i wszystko tutaj? Raczej. Za króla Lisza. To jednak tutaj. Nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Stąd mamy raczej wszystko. Fregaty? No dobra, płyniemy. Fajne właśnie jest to w The Frozen Tronie, że są te jednostki nieumarłych, no nie? O, może uda nam się wyciągnąć. Dobra. Pięknie. Co znowu? Udało nam się wyciągnąć troszeczkę tych jednostek ich. Wszyscy wejdą? Ostrzem rozu jest głodne. Dobra, wszyscy weszli. Hyc. Dobra. Wy może, jak dobijacie do brzegu, to zniszczymy wam to. Wy nie musicie ginąć, bo to nawet nie ma zasięgu na to.
Dobra. I tymi transportowcami dopłyniemy sobie do celu, jaki nas interesuje. Teraz ostrzem rozum. Dobra, super. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Uwagaj! Będziecie cierpieć! Dobra. Nareszcie. Intrygujące. Ojej, to jest cała baza ich taka duża. Czekajcie, jaka jest misja? No, zniszcz fortecę, no to niszczę, nie? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Potępieni czekają. Za króla Lisza! Cholera, tak średnio wyszło, bo póki co to sam siebie niszczę i chyba spieprzyłem misję. Zostaliśmy zaatakowani! Co znowu? Ostrze mrozu jest chłodne. Ale w sumie ona nie jest duża, ale to chyba nie jest to, tak mi się coś zdaje. Że jednak fajnie, że atakuje, ale to nie jest to. Ej, no dobra, jestem rakiem, bo Illidan ma zniszczyć właśnie króla Lisza. A ja taki w szoku jestem, dlaczego on nie chciał pomóc, nie? Za króla Lisza. No dobra, teraz połączyłem wątki już. Wszystko wydaje się być jasne i logiczne. Dobra. By nie tu założymy bazę, co? Znaczy, tak bym obstawił. Ile te żuczki żyją? One żyją w nieskończoność, te żuczki. Ja je tam zostawiłem na pastwę losu. Ojej, ale jestem zły. Będziecie cierpieć. Dobra. I dobra. Dobra. I teraz chciałbym tu bazę mieć. Halo, da się? Czy się nie da się? Bo ja bym chciał na przykład. Co znowu? Tak, to chodziło jednak o to. Nie myliłem się. Maga! I co teraz? Te elfy są żałosne. Nic dziwnego, że tak łatwo nam przyszło zniszczenie ich ojczyzny. No, no, no. Szkoda, że nie mogłem cię wtedy powstrzymać. Minęło wiele czasu, Artasie. Książę Keltas. Keltas, no dobra. Przewodzisz tym elfom? W każdym razie tej ich grupie. Ci, których tu napotkałeś, byli jedynie oddziałem zwiadowczym. Pokonanie armii lorda Illidana będzie znacznie poważniejszym wyzwaniem. Illidan? To on Easy. Stoi za tymi działaniami? A on? Jego armia jest... A on! I w tej chwili maszeruje forsownie na lodowiec na koronie lodu. Nie masz szans zdążyć uratować swego króla Lisza. Uznaj to za zapłatę. Za kult nas i innych. Ale zwiał szybko. Szybciej! Moi wrogowie się zbliżają, a nasz czas ubiega już niemal kozca. No tak. Wszystko w porządku, rycerzu śmierci. Nie, żuczku. Słabnie, ale poradzę sobie z tym. To co, już piąty level? Bez ulta będziesz! A nie, albo szósty. Istnieje jeszcze inna droga, rycerzu śmierci. Głęboko pod nami leży pradawne zniszczone królestwo Ażul. So, let's go! Ażul na ród. To miejsce, ale można przez nie dostać się na lodowiec. No to pędzimy. Nie mamy zbyt dużego wyboru. Prowadź więc, Anubaraku. Czyli więc bez bazy będziemy, tak? O, nie będzie mi rozkazał. Znaczy... Życzenie jest... Przecież ja mówiłem, że będziemy bez bazy, nie? Zagnieździł się smok. Być może posiada on artefakty, które nas ochronią podczas przemarszu. No, może.
ostrzem mrozu, uderzaj! Idź zapytaj. Czekają cię wieczne męki. Dobra. Raczej nic ciekawego. Mów, głupcze. Weź ten zgrimony, idź tam. Wyrzeczenie. Ty zniszcz beczkę. Ojej, zanim ty ją zniszczysz, kurde. Nie mogę tu przywołać. Mój los jest. O Jezus, jeszcze monety są. Znaczy, spoko, ale... Jezus. Oddam życie za Ner'zhul. Dobra. Panie. Jak każesz, panie. Dobra, tak. Mój los jest przypieczony. Za dwie krypty. To się przyda. Teraz ile mamy? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Gdzieś tu 100. Co znowu? Dobra. Dwie wejdzie tam. Służę tylko tronowi mrozu. O, drewienko. Ale ładnie. Dobra. Ach, nareszcie. Dobra, tu przekształcimy w to. Heja. Mamy to. Nareszcie. Ach, nareszcie. O, smoczki, ale nie wiem. Czy my chcemy z tymi smoczkami się tutaj jakoś pojedynkować? Ostrze mrozu jest głodne. Jak wszyscy dobrze wiemy, to może być ciężko ze smoczkami, ale... Nie ma tragedii. Nareszcie. Przywoływanie. Dobra. Chwilkę się tutaj wstrzymajmy. No tak, biesów nie porobimy, ale możemy zrobić kilka guli. Na razie na sztukę, a potem normalnie. Mrozu jest głodne. Dobra. Zniszczyć go. Nareszcie. O! Raczej powinniśmy zniszczyć to. Ej, tam dalej jest jeszcze jakaś ścieżka, pewnie jeszcze większy. Maska sobie. Nie pamiętam, co nadawała, ale dawała coś pewnie spoko, skoro jest XD. Dobra. Więcej smok. Uj, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. Ner'zhul ludy. Co to za istoty? Nigdy nie widziałem niczego im podobnego w tej krainie. Dobra. Co znowu? Ner'zhul ludy, no nagi, no. No co zrobisz? No, nagi nie widziałeś. Nagów. Wyrzeczenie. Za króla Lisza. Mój los jest przybieżny. Dobra. Wiem paść. Tylko nie bij jeszcze mnie. Dobra. No i pod. Mówiłem. Dobra. BS zrobimy za dwa. Rzeczywiście to... To się raczej przyda nam. Dobra. A za chwilę zajmiemy się właśnie jeszcze tymi budynkami. Tylko niech nam wyjdą te biesy. No to dość trudna misja, ale smoczy skarb zrobimy. To nie ma problemu. Już jak przez przypadek zacząłem to. To why not. Dobra. Po prostu tutaj stoi. I nie szalej ty. Dobra, więcej biesów. Uważaj. Teraz myślę, że powinniśmy dać radę. Raczej. Modernizacja zakończona. To mi się bardziej podoba. A jaki to będzie problem? Niewątpliwie. Mów, głupcze. Nareszcie. Jak ty tworzysz sztuczki? Aha, ze zwłok. To mi się bardziej podoba. Ach, nareszcie.
ostrzem rozum. Dobra. Będzie się cierpieć. Piskle błękitnego ślepa. Przykro, ale to chyba jeszcze nie jest koniec. Twój ból będzie tak, tak mi się przynajmniej zdaje. Będziecie cierpieć. Co to jest? Niewrażliwość na magię. Czas jest ulotny. Dobra, ale widzę, że łapiemy na bieżąco ich. Nikt nie będzie mi rozkazywał. O, zbugował się i nie atakuje. Uważaj. Dobra, nie wiem. Nie potrzebowałem tego. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Dobrze, dobrze, Gule. Wy tutaj noście te nasze rzeczy. To nam się raczej nada. A raczej. Niech wyjdą jeszcze ze dwa. Właśnie, biesy z bazy. Spoko. O tym te mówię. Jest dla mnie rozkazem. Nikt nie będzie idą? Mi rozkazywał. Mhm. Atak z tej strony, w której nie byłem przygotowany na atak. To nieładnie. Jak każdy panie. Mój los nie jest. Dobra. I tutaj ładnie stanąć. Panowie. Znaczy katapulty to chyba raczej nie panowie. O, proszę. Kto by się spodziewał? Co znowu? Uważaj. Dobra. Mamy już troszeczkę większą armię. I tu jest ten smoczek. Nie chcę się zapuszczać do mego legowiska. Jam jest Zapfiron, prastary sługa Maligosa czarodzieja. Aha. Wytłumaczcie się natychmiast. Nie wiem, przykro tak pykło. Ale nie mamy czasu na rozmowę, wielki żmiju. Przybywamy cię zabić i zabrać wszystko, co zgromadziłeś przez wieki. Uczciwość to coś nowego. Nikt nie przeżył wyzwania rzuconego Sapfironowi. A jednak, pewnie coś przeżyje. Badania zajęcia. Oj, troszkę nas tutaj zdziesiątkują. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Słucham. Dokonaj wyboru. Co znowu? To mi się bardziej podoba. Ach, nareszcie. Czekam. No dobra, żmije, niech się zregenerują. A tu czemu nie chcę? Aha, bo level upa zaliczyć trzeba, no dobra. Uważaj! Co znowu? Co tu zrobić? Ten smoczek jest lekko ranny. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Co znowu? Za króla Lisza! Dobra. Będziecie cierpieć. Badania zakończone. Czekają cię. No nieźle, Albercie. No nieś. Po prostu, no nieś. Tu on jest. Nikt nie będzie mi rozkazał. Dobra, to się raczej nie udało, tak jak ja chciałbym. Badania zakończone. Ale, ej, a gdzie on jest? Tu, aha, tutaj jest jeden smok. Niewierni przełamali naszą obronę. Dobra, na luzie obronimy. Baza jest dobrze raczej ochroniona. Mój los jest przypieczony. Mówię raczej, bo tak wygląda. Dobra. I tu chyc. Te jednostki niech tam dojdą, mimo wszystko. Aha. A my sobie ulepszymy. Chyba pancerze najpierw, nie? Tak to wygląda lepiej, mi się wydaje.
Czemu wy nie możecie chodzić tędy pod ziemią? Ej, ja już 20 minut tu nagrywam. Cholera. No trudno. Będzie wyzwanie jakieś. Po prostu wyzwanie. Czego? Puścimy sobie ciebie na zwiady. Kosztujesz 120, więc nie zależy mi na tobie. Rozumiem, że tak jak tutaj jest ta wyspa, tak po prostu tu nic więcej nie ma. I mogę tędy płynąć, tak? No, bo ty utknąłeś tam. Praca zakończona. Zostaliśmy zaatakowani. Dobra. Super. Zatonął, ale mój statek przy okazji też. Aha, dobra. Spoko. Żeby tam się dostać, trzeba iść tamtędy. Co znowu? Więc też spoko. Będziecie cierpieć. Uważaj. Dobra, kilkanaście biesów powinno już zrobić robotę. Czekają cię wieczne męki. Ach, nareszcie. Twój ból będzie nieopisany. Dobra. Uważaj. No i co to będzie? Aha, wskrzesi go. Dysponuje wciąż potęgą wystarczającą na to. Wskrzesi go na żmija. Musisz jednak oszczędzać swą energię, rycerzu śmierci. Czeka nas długa droga. Okej, przekonałeś mnie. Jesteś lepszy? No pewnie, że jesteś lepszy. Będzie mi rozkazywał. Rok chmur, to jest rok chmur. Nie wiem, co to jest rok chmur. Zostaliśmy zaatakowani. To mi się bardziej podoba. Dobra. Uważaj. Aha, dobra, obroniłem się jakoś. Nawet nie kontrolowałem tego, co się tam stało. No ale dobrze. Wykorzystamy sobie za chwilę to, co tutaj już mamy. Co nagromadziliśmy. Oła, właśnie się uderzyłem. Może było słychać, może nie. Mamy tego żmija, więc w sumie najprościej byłoby teraz. Albo wiecie co? Zrobimy tak, aby tutaj się to zrobić, obronić. Teraz ostrzem rozum. Ten żmij jest kozacki. Jeszcze działają na niego buffy, które daje. Twój ból będzie nieopisany. Ach, nareszcie. A właśnie, tak z ciekawości. No nie, żmija nie mogę zrobić. Badania zakończone. Trochę niefajnie. Potrzeba więcej złota. No potrzeba, ale nie ma. Bida w kraju. Rozumiem, że żeby przedostać się tam, to trzeba przejść przez obozowisko Nag. Albo przynajmniej ominąć, tak? Czy nie? Badania zakończone. Chyba da radę, nie da rady ominąć. To nie jest dobry znak. No nie jest. Dobra, to jest pełno ich obozowisk. Oj, zaraz. Kichnę. Dziękuję, że powiedzieliście na zdrowie. Też bym powiedział. Nie, nie powiedziałbym. Dobra. No trzeba sobie tą armię troszeczkę teraz zwiększyć. Po ludzku. No pancerz już masz maksymalnie, z tego co widzę. Właśnie, tak a propos. Mógłbyś przecież troszkę oczyszczać drogę. Po drodze. A nic pewnie nic nie robię. No, tyle jednostek już może coś zrobić, nie? No, żebyś nie zginął, panie Sapirionie, czy jak to tam masz? Sapirion.
Dobra. Easy. Łatwość, łatwość, mówię, łatwość. Dobra, smok robi dobrą robotę. Potrzeba więcej złota. O, już niekoniecznie teraz. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Lejdwasz to już jest. No proszę. Co znowu? Nikt nie będzie mi rozkazywał. No nieźle. Ostrze mrozu jest głodne. Plugastwa jak najbardziej. Bardzo lubię te jednostki. Dobra. Dalej dokończ, tutaj coś biłeś, nie? Chyba. No, Jezus, przecież przed chwilą was tu nie było w ogóle prawie. Jaki żal. Gdzie jest transportowiec? Tu jest transportowiec. Dobra. Zrobimy to inaczej. Służę tylko tronowi mrozu. Tronowi mrozu, no to se służ. Ja tam nie mam z tym żadnego problemu. Służ komu chcesz. No nie? Czas jest ulotny. Jaka jest wola cienia, by to miało sens. Uważaj. A wiecie co, katapulty może też zapakuję, jak jest tyle miejsca. Jeszcze. Dobra. Ty wejdziesz tutaj, żeby nie zajmować zbyt wiele miejsca. No tutaj, 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 panowie i panie, i nie umarli. Dobrze. To płyniemy teraz. I wysadzimy was tutaj. A to jakaś baza jest, okej, okay, rozumiem. Potępieni czekają. To mi się bardziej podoba. Mhm. No to bazę zabijemy, znaczy przyjmiemy. Znaczy zniszczymy. Zostaliśmy zaatakowani! Dobra. Dobra, powinniśmy to przyjąć spokojnie. XD. Zostaliśmy zaatakowani. Mhm. Wierni przełamali naszą obronę. Dobra, tu się też raczej obronię sam. Dobra. Ojej, ale troszeczkę tutaj niszczą. Chciałbym tylko zaznaczyć, że to mi się troszeczkę nie podoba. Ale tylko troszeczkę. A gdzie jest Saphirion? Nie mówcie, że Saphiriona zabili. To się chyba wkurza. Nie, jest, dobra. Dobra. Ale tu ich... Baza kozacka, taka duża. Dobra, ale my to przyjmiemy. My to przyjmiemy na luzie. Ale sam fakt, jaka baza. Ludzie. Ludzie. Skąd to takie duże się wzięło? A komu to potrzebne? Nikt nie dorówna mojej potędze. No nikt, nikt. To masz akurat rację. Boziu. Aha, tu nie dopłyniemy. Chociaż tu... Jezus, wkurza mnie to już trochę, nie ukrywam. Ale na luzie chyba to zrobimy.
No dobrze słyszałem. Służę tylko tronowi mrozy. Aha, wy nie możecie jeść zwłok. No to zaraz to trzeba zmienić. Na przykład tak. Dobra. Potępieni czekają. Dobra. Nie dorówna mojej potędze. Pokaż mi, jak dotrzeć tam. Bo ty i tak zaraz zginiesz to. Możesz iść. Ja rozumiem, że to tak miało być. A czemu tędy? Badania zakończone. Chociaż tu jest przejście. Jakiś ułomny jesteś? Chyba, że tamtą wodą trzeba będzie przepłynąć dalej. I chyba tak będzie. Uważaj. Bo nie wygląda to wcale kolorowo. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Dobra, to idziemy tam w takim układzie. Tutaj w razie W dorobimy 3 plugastwa. I 3, może 4 tych ziutków. Na statki nie mogę, no tak właśnie myślałem. Dobra. O, wy nie macie skąd drewno targać. Oj, biedoki. Biedoki. Dobra. Dobra, tutaj zrobimy tak. Aha, tu nie ma dalej przejścia. To chyba trzeba tamtędy płynąć jednak. Mimo wszystko, tak patrzę. Nie? Że tutaj trzeba chyba. Upsi w takim układzie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Martwi, będę zginąć. No ale pomóżcie to bić. Szkoda czasu marnować. Tronowi czy trollowi powiedział? Tronowi, nie? No. Już myślałem, że Undowna i coś źle usłyszałem. Znaczy, to, że Undowna, to okej, to znaczy każdy wie, ale... Różnie w życiu bywa. No, pomóżcie im tutaj. No dobra, ale Kaję moglibyśmy teraz popłynąć, bo jedynym sensownym wyjściem z tej sytuacji jest pójście teraz znowu tam. Dobra. Podpłyniemy sobie tutaj najwyżej. Dobra. Ile tu jeszcze? Tu jeszcze jeden wyjdzie. A to wyjdzie jeszcze jeden, co tam? O nie! It's a trap! It's a trap! Co znowu? Bo mnie biją porządnie. A, no nieźle, Albercie. Straciłeś 2 nekromantów. Zostaliśmy zaatakowani! Będziecie cierpieć! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Odpalimy tutaj takie coś. Oj, zegarek. Mam nadzieję, że nie słyszeliście pikania. XD. Uważaj. Mów, głupcze. I co, i tu jest przejście w tę stronę, mam nadzieję. Hashtag believe, bo... Ostrzem rozum. Nie chciałbym, żeby było inaczej. A te żuczki nadal tu są. Zostaliśmy zaatakowani. I tak by the way, nie? Aha, tu jest statek, okej, okay, to ma być. Dobra, tam się armia robi. Mów, głupcze. Słyszałem zaklęcie przyzwania. No to pewnie dobrze słyszałeś. Dobra, wy pod ziemię. Uważaj. A ciebie Arta sam wyleczy osobiście. Słucham. Mów, głupcze. Mhm. Dobra, jup. Tu już się kończy. Dobra, wszystko już mamy zrobione. Zatem odujmy się do statków. Jak to było w tym, z tym youtuberem, który tam
sfabrykował to, że się wysłał się paczką? No to w drogę. Potępieni czekają. No to w drogę. Oby to miało sens. Dobra. No to w drogę tymi statkami, nie? Też tak myślę. O, tu się wysać. Znaczy, jestem wysać o trochę niefortunny dobór słów. W tych czasach to lepiej się nie wysadzać. No ale... Co się tam, będę dopierdzielał, nie? Dobra, chyba tędy trzeba iść, co? Nasza kopalnia złota jest niemal pusta. Oho, nerubiańscy strażnicy bramy. No dobrze, no to wiem, że już trzeba ten... Oj. Kutwa. Mój los jest przypieczętowany. Dobra, chyba siądzie, tak? Życzenie jest dla mnie rozkazane. O, możecie słyszeć, jak piesek mi tutaj tupa, tup tak szakur mały. Co znowu? Służę tylko tronowi mrozu. Oby to miało sens. Oby to miało sens. Nie dorówna moich potędze. Jak tam tutaj wygląda? A, zabiliśmy go. Tu ptaka małego. Jak każesz, panie. Dobra, ale trzyma się hardo, chłopak. Oddam życie za mercu. No nie. Zostaliśmy zaatakowani. Niby tak, ale jednak nie do końca. Dobra, tutaj tylko musimy walczyć z tymi nierubiańskimi. Tworkami. Służę tylko tronowi mrozu. Więc to też nie będzie specjalnie trudne. Zostaliśmy zaatakowani! Potępieni czekają. Dobra. Mów głupcze. No i wy. Będziecie cierpieć. Armia taka, że ło. Czy ło. Ło. Już kończymy. Myślę, że się wyrobię w 40 minut raczej. Jeśli w ogóle wam to coś robi. Ojojoj, którą tam mamy w ogóle godzinę? Panie Albercie, godzina 11. Piękny czwartek, czwarteczek, czwartunio. Uwielbiam wolne czwartki na uczelni. W tym tygodniu to tylko wczoraj byłem na uczelni. Kurde. Idź na studia, mówili. Będzie ciężko, mówili. Figa z makiem. No dobra, już niszcz tych nerubiańskich stworków, bo mi się nie chce już tej misji robić. Już jest nudna jak flaki z flakami. Dobra. Peram pam pam pam. O pierdyknie o tym. A jebko. Jak tam tutaj wygląda sytuacja na froncie? Zostaliśmy zaatakowani. Oprócz smoków to już chyba nic nie ma. O, są jakieś smocze pomioty. A fajnie, są te lizardy. Uważaj. Słyszałem zaklęcie przyzwania. To miało sens. O, no źle słyszałeś. Zostaliśmy zaatakowani! Dobra. Walczyć. For the Horde. Czy jakoś tak? Czy ty, Arta, się musisz tam wejść, czy musisz pokonać te jednostki, które tutaj są? O. Chyba pokonać jednostki, które pilnują. No dobra, nie ma problemu. Wy się tam walczcie, ja się tu wyładuję. Oddam życie za Nechzul. Oddam życie za Nechzul. Dobra. Coś jeszcze? Nie. Dziękuję. Dobranoc. Idziemy tam wszyscy. Let's go. Let's go. Służę tylko tronowi. Jesteś pewny, że te tunele zaprowadzą nas na lodowiec? Nic się trochę porozciągam. Rycerzu śmierci. Te ruiny kryją wiele niebezpieczeństw, ale są warte ryzyka. Mm-hmm.
Dobrze. Idźmy więc. Także, bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, że nie było zbyt długie. No cóż, nie ma sensu tego splitować. W każdym razie, jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał Ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę Ci serduszko.